Witam was w mojej nowej serii na kanale Tradaj pod tytułem Top 3 każdego klubu. I w sumie jak się teraz nad tym zastanawiam i w ostatnich kilku odcinkach, no to już w sumie nie jest to nowa seria. Bo już jesteśmy bliżej końca jej niż początku. No ale tak czy siak względem moich produkcji na temat omawiania każdego meczu z osobna jest to dla mnie coś nowego. Bo gadanie do kamery przez tak długi czas na raz jest dla mnie czymś raczej niespotykanym. Ale szczerze powiedziawszy dzisiaj jest naprawdę fantastyczna okazja, by to zrobić, ponieważ będę mówił o najlepszym Beniaminku tego sezonu w postaci zielonego Radomiaka Radom. Zgadza się. Dostawałem na temat Radomiaka mnóstwo komentarzy na YouTubie i Facebooku. Pisaliście mi nawet w wiadomościach prywatnych na Facebooku, Instagramie. Co po niektórzy z was, ci bardziej kreatywni, pisali nawet wierszyki w komentarzach pod moimi postami na Facebooku, żebym w końcu nagrał o tym RKS-ie, więc proszę bardzo, nagrywamy. Wybaczcie mi też przy okazji może mój nieco stłumiony głos, natomiast jestem chory. Jestem w trakcie choroby, a i tak się poświęcam, żeby nagrać chyba najdłuższy materiał na tym kanale. Kurczę no, powiem wam szczerze, tak jak w przypadku wszystkich klubów z góry tabeli, miałem bardzo duży problem z selekcją. I uwierzcie mi, że oglądając ten materiał będziecie czuć naprawdę spory niedosyt a propos mojego wytypowania trójki. Bo jeśli chodzi o Radomiaka, bardzo wielu zawodników przyczyniło się do tego, że ten zespół jest aktualnie w miejscu, w którym jest. Także błagam, nie zjedzcie mnie, jeśli nie pojawi się tu wasz ulubiony zawodnik RKS-u, ale uważam, że moja topka będzie poparta naprawdę dużymi argumentami, bo wszystko zostanie wam szczegółowo wyjaśnione. Ale jeszcze na początku, zanim przejdziemy do tego, no to kilka słów wstępu na temat postawy Radomiaka na jesień. No nie będę ukrywał, Radomiak Radom to jest naprawdę zespół, który, no powiedzieć, że umilił mi ten sezon, to jak powiedzieć nic. Bo to, w jaki sposób ten zespół przywitał się z Ekstraklasą, a potem wyjaśniał, co po niektóre ekipy w tej lidze, to naprawdę budzi podziw. A powiem wam też szczerze, tak, no nie w sekrecie, bo mówię to publicznie, że ta bardzo dobra postawa Beniaminka z Radomia cieszy mnie podwójnie, ze względu na to, że na tym kanale chwaliłem ten zespół pod koniec poprzedniego sezonu pierwszej ligi oraz na początku tego sezonu Ekstraklasy mówiłem, że ten zespół gra naprawdę dobrze i nie jest łatwym rywalem. Wówczas pamiętam, że w komentarzach się nieco ze mnie śmiali, że się nie znam, że Radomiak jest banalnym zespołem do pokonania, dajcie im tydzień i spuchną. Nie chcę się już nad tym szerzej rozwodzić, bo te komentarze zostały zweryfikowane w ciągu, nie wiem, miesiąca czy tygodnia, ale powiem wam też przy okazji szczerze, że przede wszystkim RKS ma naprawdę małą stratę punktową do nawet lidera Lecha Poznań, ale po drugie, patrząc też na naprawdę silną czołówkę w tym sezonie, wyjątkowo silną czołówkę i bardzo wyrównaną w postaci Lecha, Rakowa i Pogoni, to fakt, że Radomiak jest tylko pozycję pod nimi, jest naprawdę imponujące. Bo wydaje mi się, że gdyby taki Radomiak wszedł do Ekstraklasy w poprzednim sezonie, czy nawet 2 lata temu, konkurencja byłaby znacznie mniejsza. A z racji tego, że Legia Warszawa w tym sezonie gra naprawdę źle, naprawdę bardzo słabo, no to większa liczba klubów z czołówki pewnie pomyślała, no kurczę, jak nie zdobędziemy Mistrzostwa Polski w tym sezonie, no to kiedy? Także cieszę się, że nawet Beniaminek Radomiak Radom dołączył do tego grona zespołów walczących o najwyższe cele. Bo dzięki temu liga jest ciekawsza, a przede wszystkim Radomiak gra naprawdę atrakcyjną piłkę dla oka i będę mówił w następnych etapach tego filmu, między innymi w jakich meczach to się działo. A działo się w wielu, dlatego tym bardziej selekcja była naprawdę ultra trudna, przepraszam. Ale nie przedłużajmy, bo mógłbym tak gadać do 4 lutego i początku Ekstraklasy, a mamy jeszcze chyba 6 klubów do omówienia. Więc przejdźmy do sedna tego filmu i wytypujmy top 3 najlepszych zawodników Radomiaka, top 3 najlepszych spotkań Radomiaka oraz top 3 najgorszych spotkań Radomiaka. Jeśli chodzi o piłkarzy, pomyślałem, że nie wymienię tych zawodników, którzy są nagminnie chwaleni, a bardziej tych, którzy są trochę rzadziej. Także myślę, że będzie nieco kontrowersyjnie, ale już nie przedłużam i przechodzimy. Pierwszym zawodnikiem, którego tutaj wyróżnię, będzie zawodnik, któremu zawsze kibicowałem, odkąd pamiętam w Ekstraklasie, czyli Karol Angielski. Piłkarz zresztą, o którym dużo mówiłem pod koniec poprzedniego sezonu pierwszej ligi w wykonaniu Radomiaka, ponieważ wówczas, gdy Radomianie awansowali do Ekstraklasy, byłem naprawdę ciekawy, jak Angielski zaprezentuje się w następnym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej, ponieważ zawsze ten zawodnik kojarzył mi się z bardzo dobrą prezencją w pierwszej lidze, natomiast z bardzo średnim, jak nie słabym, graniem w Ekstraklasie. Bo zazwyczaj było tak, że na przykładzie chociażby takiej Olimpii Grudziądz był królem strzelców w pierwszej lidze, natomiast potem zmienił klub na Piasta Gliwice i tam kompletnie nic nie grał. Potem była jeszcze Wisła Płock, w której też niezbyt zagrzał miejsca, a po raz pierwszy w swojej karierze miał taką sytuację, że z zespołem, którym grał dobrze w pierwszej lidze, bezpośrednio awansował do Ekstraklasy i na tym rozpędzeniu gra w elicie. I na co się to przełożyło? Przede wszystkim na to, że jest to piłkarz bardzo skuteczny, świetnie wykonuje rzuty karne oraz jest najlepszym strzelcem Warchołów w tej rundzie.
Także Karol Angielski jest idealnym przykładem, że skreślenie zawodnika po jednym sezonie lub za występ w jednym klubie, którym mu nie szło, jest denne i głupie. Bo Angielski pokazywał przez lata swój potężny potencjał i w końcu w RKS-ie on odpalił. I powiedzieć, że ten zawodnik nie ma wpływu na grę ofensywną Radomiaka Radom, to zbrodnia. No i drugim zawodnikiem, którego tutaj wyróżnię, jeśli ktoś z was oglądał moje produkcje w trakcie rundy jesiennej, to raczej się domyśli, o kogo chodzi. Chodzi tutaj o Abramowicza, czyli piłkarza w mojej ocenie chyba jednego z bardziej niedocenianych w Ekstraklasie. Bo zawodnik ten, nawet poza dobrą prezencją w defensywie, daje naprawdę bardzo dużo od siebie w ofensywie. Bo jeśli przeanalizujecie mecze poszczególne Radomiaka w tym sezonie Ekstraklasy, to dostrzeżecie, że ten zawodnik brał udział przy wielu golach zespołu z Radomia oraz przy wielu dobrych interwencjach w defensywie, również zespołu z Radomia. I po co te nerwy, krzyki? Stał się przy okazji również obok Andrzeja Niewulisa jednym z moich ulubionych zawodników tej ligi, ponieważ to, jak solidny jest to zawodnik i jak równo gra w tej rundzie, to naprawdę imponuje. Bo pamiętam, że chociażby w takiej Wiśle Kraków ten piłkarz się praktycznie niczym nie wyróżniał, no i nie powiedziałoby się, że jest to piłkarz, który naprawdę może być jednym z lepszych w tej lidze. A aktualnie wydaje mi się, że taki Abramowicz byłby mile widziany w praktycznie każdym klubie z Ekstraklasy. Także jeśli w przyszłości będziecie oglądać jeszcze jakieś mecze Radomiaka Radom, w których będzie grał Dawid Abramowicz, to przyjrzyjcie się jego grze dokładnie, jeśli tego do tej pory nie robiliście. Bo to, ile on biega na tym lewym skrzydle, jest naprawdę super. No i teraz przechodzimy do trzeciego zawodnika, którego wytypowałem w mojej topce. No i widzicie, kogokolwiek bym nie wybrał ze składu, pomyślcie teraz, kogokolwiek bym nie wybrał ze składu, to będzie niedosyt. Ale pomyślałem, że wyróżnię zawodnika, który jest nieco niedoceniany w Polsce, ale bardzo doceniany przez kibiców Radomiaka w postaci Rossiego. Czyli fantastycznego środkowego obrońcy, na którego barkach stoi praktycznie cały blok defensywny. Oczywiście dałbym tutaj jeszcze Majchrowicza, gdyby było to top 4, natomiast uważam, że o Majchrowiczu jest znacznie głośniej w Polsce niż o Rossi. A to, co robi Rossi, jest fantastyczne, bo wydaje mi się, że przede wszystkim gra bramkarzy jest znacznie bardziej efektowna niż środkowych obrońców, którzy często odwalają kawał czarnej roboty, którą niewielu zauważa na boisku. A Rafael Rossi momentami jest po prostu ścianą nie do przejścia. Pal licho, nawet ścianą nie do przejścia, ten piłkarz strzela nawet bramki. Najbardziej zapadła mi w pamięć chyba ta strzelona przeciwko Zagłębiu Lubin na wyjeździe, bo przede wszystkim otworzyła wówczas wynik oraz była naprawdę precyzyjnie uderzona. No gość jest po prostu świetny i to również dzięki niemu zespół Radomiaka Radom jest drugi w klasyfikacji najmniej straconych bramek w tym sezonie w lidze. Bo pierwszy jest w tej klasyfikacji Lech Poznań, a drudzy są Pogoń i właśnie Radomiak. Oczywiście dałbym tutaj również Majchrowicza, który w tej rundzie był naprawdę fantastyczny. Dałbym radomskiego Messiego w postaci Leandro. Natomiast konsultując się z pewną osobą znającą się na Radomiaku przed tym filmem, uznaliśmy oboje, że Leandro mimo wszystko w niektórych meczach wyjazdowych nieco był niewidoczny. Ale jeśli chodzi o same jego bramki z dystansu w tym sezonie, no to czapki z głów. Przy okazji bardzo lubię Jakubika, bardzo lubię Mauridesa. Lubiłem również Kaputa, natomiast aktualnie już nie jest on w Radomiaku Radom, więc trochę dziwne byłoby go dawanie do tego zestawienia. Także widzicie, ten wybór był naprawdę trudny i wydaje mi się, że każdy z tych zawodników mógłby się tutaj znaleźć. A jeśli wasze top 3 jest inne, no to oczywiście wasza jest również sekcja komentarzy, gdzie możecie się tym podzielić. Nie przedłużając, przejdźmy zatem do top 3 najlepszych spotkań Radomiaka Radom w tej rundzie. Ponieważ pierwszym spotkaniem, które tutaj wyróżnię, było spotkanie, które w sumie dało mi nieco większy rozgłos na YouTubie, czyli spotkanie Radomiaka u siebie z Legią Warszawa w ramach drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. Radomianie wówczas wygrali tamto spotkanie 3-1, punktując Legię Warszawa na własnym obiekcie. Legię Warszawa, która była, o ile mnie pamięć, no mieli wtedy przed meczem z Dynamem. Także myślę, że Legia jeszcze wówczas była w miarę dobrej formie. Pamiętam zresztą, że w jej składzie wówczas grało wielu zawodników, którzy grali na Euro 2020 kilka miesięcy temu, czy tam nawet kilka tygodni temu. A i tak zespół RKS-u na tle stołecznego zespołu wyglądał jak Barcelona. Pamiętam, że była doskonała atmosfera, zresztą inauguracja Ekstraklasy w Radomiu w nowym sezonie. Pamiętam też zresztą, że był to dość nerwowy mecz jak na mecz przyjaźni, bo mieliśmy chyba 3 czerwone kartki. Pamiętam zresztą, że film, który nagrałem na temat tamtego spotkania, cieszył się naprawdę sporą popularnością, bo chyba po raz pierwszy przekroczyłem 10 tysięcy wyświetleń i miałem ich wtedy 12, teraz jest 13 bodajże. Także naprawdę dobrze wspominam tamte czasy. No ale przede wszystkim bardzo dobrze się tamte spotkanie oglądało, bo było widać ewidentną chęć do wygrywania, do
strzelania bramek i do prezentowania się w sposób ofensywny. Wówczas była tu jeszcze druga kolejka i niewiele osób było do tego przystosowanych, natomiast aktualnie, gdy ogląda się praktycznie wszystkie mecze Radomiaka, oni dalej się tak prezentują. Także wówczas było to naprawdę zadziwiające, ale teraz to już trochę mniej. Ale to jest pozytyw dla Radomiaka. Drugim starciem, które tutaj muszę wyróżnić, było zwycięskie spotkanie u siebie z Lechem Poznań 2-1. I ten mecz dałbym w sumie nawet wyżej niż to zwycięstwo z Legią Warszawa 3-1, ponieważ Lech Poznań jest po prostu najlepszym klubem jak do tej pory w Ekstraklasie. A Kolejosz, gdy przyjechał do Radomia, został pozbawiony praktycznie wszystkich swoich argumentów i wszystkich swoich atutów. Bo pamiętam, że chociażby w pierwszej połowie Lechici oddali jeden strzał na bramkę i był to wolej zza pola karnego Radosława Murawskiego. A Radomianie grali po prostu koncertowo kontrowali. Pamiętam, że wówczas bardzo dobrze zagrał Karol Angielski, który nawet przepuścił jedną piłkę do Mauridesa, chyba trafił do sieci. No wydaje mi się, że był to chyba najlepszy mecz Radomiaka w tym sezonie, bo przede wszystkim z naprawdę dobrym rywalem, u siebie i pozbawiając tego rywala jakichkolwiek złudzeń. No bo okej, z Legią było zwycięstwo wysokie, natomiast Legia potem pokazywała, że jest zespołem bardzo słabym, a Lech cały czas trzyma bardzo dobry poziom. No i ostatnim spotkaniem, jakie tutaj wyróżnię, i tutaj wahałem się między dwoma i trochę was tutaj zaskoczę, no bo przede wszystkim bardziej dałbym jednak to zwycięstwo drugie z Legią Warszawa wyjazdowe 3-0, bo wówczas Radomianie zaprezentowali się w sposób stuprocentowo wyrachowany i wypunktowali warszawiaków jak chcieli, całkowicie zresztą pozbawiając ich złudzeń, i tamte 3 punkty należały im się w 100%. Zresztą było to ostatnie spotkanie tej rundy i omawiałem je na kanale i w sumie bardzo dobrze mi to, tak nieskromnie powiem, wyszło, bo czasami sobie lubię wracać do tamtego filmu, ale jeszcze bardziej lubię wracać do tamtego spotkania, bo Radomiak no potwierdził, po prostu przypieczętował tą fantastyczną rundę jesienną w jego wykonaniu. Gole z karnych, gole z gry, pamiętam nawet, że Kaput mógł trafić gola bezpośrednim uderzeniem z rzutu rożnego i mało by brakowało, aby to wpadło. Zresztą był to też mecz przyjaźni, było święto na trybunach, no może było nieco smutniej po stronie zespołu Legii Warszawa, natomiast wydaje mi się, że Radomiak wcale taki smutny do siebie, do domu nie wracał. A też przy okazji pamiętam tamte zawody dość zabawnie, bo wiele osób pisało, że hej, Tradaj, ty się tak podniecasz tym meczem, a tam już pewnie wszystko jest sprzedane. Ta Legia tu już pewnie kupiła ten mecz, wygra tam te zawody, żeby uspokoić swoich kibiców przed rundą wiosenną. A tu cyk i mieliśmy trójeczkę, także sport jednak wygrywa. Ale powiem wam też, nad jakim innym meczem się tutaj zastanawiałem. Zastanawiałem się, może wielu z was zdziwię, natomiast wahałem się jeszcze nad starciem z Górnikiem Łęczna na własnym obiekcie, które Radomiak wygrał 3-1. I już wam mówię, dlaczego się również nad tym spotkaniem zastanawiałem. Nie wiem, czy wielu z was pamięta, natomiast przez dłuższy czas tego sezonu Radomiak miał taką łatkę zespołu, który ciągle remisuje. A właśnie to starcie u siebie z Górnikiem Łęczna było przełamaniem, po której zielony Beniaminek zaczął cyklicznie wygrywać. I też pamiętam, że kilka osób pisało mi: ale Tradaj, czemu ty tak chwalisz ten mecz z Górnikiem Łęczna? Przecież Górnik Łęczna to jest słaby zespół i z nimi wygrywa praktycznie każdy. No i wówczas też po tamtym spotkaniu mówiłem w filmie, że no praktycznie nie każdy, bo jednak Górnik Łęczna, nawet patrząc teraz w tabelę, nie jest w strefie spadkowej. A w ostatniej kolejce rzutem na taśmę, wygrywając u siebie z Lubinem, wyszedł z niej. Także myślę, że każde zwycięstwo w Ekstraklasie powinno się doceniać z jakimkolwiek zespołem. I myślę też, że niewiele osób dostrzegło właśnie ten ważny aspekt zwycięstwa z Łęcznianami u siebie, bo on był tym przerwaniem pasy. Ale o tym już mówiłem i nie chcę się powtarzać. Teraz przechodzimy do trzeciego działu tego filmu, czyli top 3 najgorszych spotkań, i tutaj był spory problem, głównie dlatego, że Radomiak nawet w momentach, gdy przegrywał spotkania, co zdarzało się im bardzo rzadko, bo bodajże 2 w tym sezonie, to w tych meczach przy okazji też prezentował się nieźle. No może oprócz meczu w Płocku, który był ewidentnie słaby w ich wykonaniu, bo pamiętam, że chociażby Michał Kaput popisał się, a raczej nie popisał, bardzo groźną stratą na własnej połowie boiska, po której padł gol dla zespołu z Płocka. Chociaż patrząc teraz na prezencję Płocka domową w tym sezonie, no to czy naprawdę kogoś dziwi, że RKS tam przegrał? Myślę, że no może dziwić, natomiast Wisła Płock jest naprawdę świetna u siebie i jest kozakiem. Chociaż tak przy okazji Radomiak również jest, bo do tej pory nie przegrali ani jednego meczu na własnym obiekcie. No tamten mecz był niezbyt ciekawy. Pamiętam, że była to bodajże 3 kolejka Ekstraklasy. Radomianie po raz pierwszy zagrali od meczu z Lechem Poznań na wyjeździe i dość no, słabo się zaprezentowali wówczas. Chociaż też mieli kilka naprawdę fajnych okazji, jak chociażby strzały Angielskiego. Ale raczej wydaje mi się, że kibice z Radomia nie wspominają jakoś szczególnie tego spotkania i nie zachwycają się nim. Drugim starciem była druga porażka Radomiaka w tym sezonie, tym razem w Mielcu ze Stalą. I tam było trochę inaczej, ponieważ wydaje mi się, że Radomiak grał w tamtym spotkaniu naprawdę momentami bardzo dobrze.
Nawet statystycznie się dobrze prezentowali, bo oddali naprawdę dużo strzałów na bramkę. Natomiast tamten mecz był popisem nieskuteczności. Chyba widzieliśmy. Bo po prostu bramka Stali Mielec była jak zaczarowana i nic nie chciało do niej wpaść. I też nie był to jakiś taki ultra widowiskowy mecz, jakiś ultra porywający. Pamiętam, że nie omówiłem go na kanale, bo chyba był to weekend, którym byłem naprawdę bardzo zajęty, ale obejrzałem go w całości podczas robienia swoich obowiązków. I pamiętam, że wówczas było mi nieco żal zespołu RKS-u, że nie potrafił trafić do sieci, natomiast no odbili sobie to w następnych kolejkach tej rundy. No i trzecim spotkaniem najgorszym według mnie, chociaż też nie było ono aż takie złe, był remis w Białymstoku z Jagiellonią. Pamiętam, że tamten mecz może nie był najgorszy, natomiast był rozgrywany o fatalnej porze do rozgrywania meczów piłkarskich, czyli poniedziałek 20:30. Błagam, jeśli jakiś człowiek z departamentu do spraw planowania rozgrywek Ekstraklasy mnie słucha, to błagam, mniej takich terminów. Ja wiem, że nie wszystko jest od was zależne i wy się bardziej dopasowujecie do innych rozgrywek europejskich lub Pucharu Polski. Natomiast kurczę. Jak tam kibice w ogóle mają iść na taki mecz, jak on jest w środku tygodnia, jeszcze w poniedziałek o takiej godzinie, a już o wyjazdowiczach to nie wspomnę. To są oczywiście żarty, ale pamiętam, że no pora nie była zbyt fantastyczna, no i sam mecz nie był zbytnio porywający. Oczywiście wahałem się jeszcze nad remisem u siebie z Brookbetem 1-1, chociaż jeśli mnie pamięć nie myli, no to Radomiak chyba stworzył w tamtym meczu naprawdę dużo sytuacji i tylko pechowo zremisował tamte zawody, bo chociażby Budziłek z Brookbetu zagrał mecz życia. No i też wahałem się nad tym meczem domowym z Piastem Gliwice, który był ogólnie rozgrywany w jakiejś takiej ponurej atmosferze pustego stadionu, ale też w sumie nie chcę się szerzej wypowiadać na temat tamtego meczu, bo mówiłem je szerzej na kanale, gdzieś będzie odnośnik. No i to było moje top 3 Radomiaka. Jestem ciekawy, jakie było wasze top 3 Radomiaka, ponieważ naprawdę jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Przy okazji teraz jak sobie myślę, no to naprawdę wiele tych spotkań omówiłem na kanale, także jeśli ktoś z was nie widział z jakiegoś powodu, to zapraszam do playlisty Radomiak Radom na moim kanale. Przy okazji jeszcze zanim podsumuję Radomiaka, no to zapraszam was do udostępniania tego filmu gdzieś na waszych grupkach radomskich, czy na Facebookach swoich, gdziekolwiek. No ale teraz przejdźmy do podsumowania Radomiaka. Jestem zachwycony, jak ten zespół grał na jesień. Głównie ze względu na to, że nieco przewidziałem dobrą postawę tego zespołu w tym sezonie oraz wydaje mi się, że Radomiak jest takim zespołem, który przeciera przyszłym Beniaminkom Ekstraklasy drogę do dobrej prezencji. Bo kurczę, utarło się w tej Polsce, że nie poszerzajmy ligi, bo przychodzą słabe zespoły. No właśnie nie! Ja jestem jak najbardziej za poszerzaniem ligi, ponieważ porównywanie Beniaminków do siebie jest idiotyczne. To, że zespoły weszły dopiero co do ligi, nie świadczy kompletnie o niczym. Chociaż nie, świadczy o tym, że zajęły wysokie miejsce w pierwszej lidze w poprzednim sezonie i należy im się gra w Ekstraklasie. Także jeśli należy ci się gra w Ekstraklasie, to należy ci się również walka o Mistrzostwo Polski. Ja wiem, że teraz część z was się łapie za głowę. Co ten Tradek gada? Przecież kluby grają o utrzymanie, o środek tabeli, niech mierzą siły na zamiary. I tutaj właśnie jest ten pies pogrzebany, ponieważ każdy mecz ligowy w jakiejkolwiek lidze nazywa się o mistrzostwo danej ligi. Zgadza się i każdy mecz Ekstraklasy jest o mistrzostwo Ekstraklasy. I kluby, które mówią przed sezonem, że będą grały o utrzymanie, będą grały o to utrzymanie. A Beniaminek w postaci Radomiaka obrał sobie za plan cel w postaci jak najwyższego miejsca w tabeli. I to również dzięki temu aspektowi, że Radomiak nie szuka kompromisów, skradł nieco moje serce. Pokazując, że można grać fajnie w piłkę będąc Beniaminkiem, praktycznie bez swojego stadionu. Nie wiem jak Radomiak będzie grał w przyszłości, natomiast za całą rundę jesienną ten zespół, mimo tego, że nie znajduje się na pozycji lidera, zajmuje 18/18 punktów w mojej klasyfikacji. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 10 tysięcy subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną oraz zapowiadam, o jakim klubie następnym będzie top 3. Oraz zapraszam na Instagrama Tradaj, gdzie zbieram 500 obserwujących. Ja was jeszcze zapraszam oczywiście do posiadania dobrego humoru. Pozdrawiam całą moją rodzinę, cały Radom, wszystkich kibiców Radomiaka, Karolinkę i wszystkich widzów za granicami Polski. Cześć!